Oto ci, których niegdyś wystawialiśmy na pośmiewisko i jakby na wzgardę. My nierozumni, za szaleństwo poczytaliśmy ich życie, a koniec ich za czci pozbawiony. A oto, jak zostali oni policzeni między synów Bożych, a udział ich ze świętymi. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jam jest prawdziwy krzew winny, a ojciec mój jest rolnikiem. Wszelką latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odetnie, a tę, która przynosi owoc, oczyści, aby więcej owocu przynosiła. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam oznajmiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie tkwi w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie pozostawać nie będziecie. Jam winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie będzie trwał we mnie, odrzucony będzie precz, niby latorośl, i uschnie. Zbiorą ją, do ognia wrzucą i zgorzeje. Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was, o cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, a stanie się wam. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie dzieci, w tym okresie wielkanocnym Kościół Święty przedstawia nam pewną bardzo ważną scenę. Otóż po męce Pana Jezusa, po Jego śmierci na krzyżu, apostołowie przerażeni trwają zamknięci w wieczerniku, w tej sali, w której Pan Jezus wcześniej ustanowił Najświętszy Sakrament. Apostołowie boją się wyjść na zewnątrz, zamykają drzwi tak, aby nikt nie mógł wejść do środka. Obawiają się tego, co się może stać. Wtedy nagle ukazuje im się Pan Jezus. Przychodzi do nich pomimo tych zamkniętych drzwi i mówi do nich: pokój wam. Oni są przerażeni. Przecież jeszcze nie widzieli Pana Jezusa zmartwychwstałego. Nagle im się ukazuje i myślą w pierwszej chwili, że widzą ducha. Boją się. Pan Jezus jednak uspokaja ich i mówi im, że nie bójcie się, to ja jestem. Pozwala im się dotknąć i pyta ich, czy mają coś do jedzenia, po to, aby pokazać im przez to, że będzie razem z nimi spożywał posiłek, że on faktycznie zmartwychwstał, że on faktycznie żyje, że nie jest tylko zjawą, nie jest tylko duchem, który się pokazuje. Ale jak być może wiecie, jednego z apostołów wtedy w wieczerniku nie było. Świętego Tomasza, apostoła. No i on później, gdy apostołowie opowiadają mu, Pan Jezus zniknął, i on później wraca i apostołowie opowiadają: widzieliśmy Pana Jezusa, to i to powiedział i był tutaj z nami, ja tu nawet z nami. A on wtedy mówi: no niemożliwe. I mówi dalej: dopóki nie włożę mojego palca w ranę na jego dłoni, ranę po gwoździu, dopóki nie włożę mojej dłoni w ranę w jego boku po włóczni, dopóty nie uwierzę. Pan Jezus każe na siebie czekać kilka kolejnych dni. Za tydzień ponownie ukazuje się apostołom. Tym razem jest między nimi również święty Tomasz. I Pan Jezus od razu zwraca się do niego, mówiąc: Tomaszu, podnieś tutaj twoją rękę, włóż ją, dotknij mojej rany, włóż twoją dłoń w mój bok, a nie bądź niewierzącym, ale wierzącym. I wtedy święty Tomasz pada na kolana i wyznaje: Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus odpowiada na to: Tomaszu, zobaczyłeś i uwierzyłeś, a błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tak błogosławione jesteście wy, drogie dzieci, bowiem nie widzicie,
a wierzycie. Błogosławieni jesteśmy my, którzy nie widzimy przecież Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Widzimy tylko postać chleba, ale wierzymy, że zgodnie z Jego Słowem On naprawdę tam jest. Jest obecny, ukryty pod postacią chleba. Po co? Po to, aby przyjść do nas. Po to, aby nas do nieba zaprowadzić. I dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w którym po raz pierwszy możecie przyjść do Pana Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przystąpić do Komunii Świętej, przede wszystkim proście teraz, w trakcie tej mszy świętej, Najświętszą Maryję Pannę, aby ona przygotowała was na przyjęcie Pana Jezusa. Aby ona pozwoliła wam go dobrze przyjąć, tak żeby Pan Jezus przyszedł do waszych serc i już nigdy tych serc nie opuścił. Bo po to chce On przychodzić do nas w Najświętszym Sakramencie, aby trwać z nami na zawsze, aby pomóc nam zwalczyć wszystkie pokusy. Bo oczywiście te pokusy dalej będą przychodziły. Sami wiecie, że bardzo często, wielokrotnie w ciągu dnia przychodzą różne pokusy do grzechu i Pan Jezus będzie teraz pomagał wam w tej walce. Przychodzi również po to, aby wam w tym zmaganiu pomóc. A więc gdy Pan Jezus do was przyjdzie, to dziękujcie Mu za to, że przychodzi do waszego serca i proście Go, aby już nigdy tego serca nie opuścił. On nie opuści waszego serca, dopóki sami z waszego serca Go nie wygnacie przez grzech ciężki. A więc proście Go dzisiaj, aby On pozostał w waszym sercu. Ale On jest tak dobry, że nawet jak zdarzy się komuś ten grzech ciężki, to tak łatwo można Pana Jezusa ponownie do serca zaprosić. Wystarczy wyspowiadać się, pójść do konfesjonału, wyznać swój grzech, żałować za ten grzech. I Pan Jezus wraca do naszego serca i ponownie możemy przystąpić do Komunii Świętej, być w tym zjednoczeniu z Nim. A więc teraz proście Najświętszą Maryję Pannę, aby ona szeroko otworzyła wasze serca, tak żebyście mogli naprawdę Pana Jezusa przyjąć. A później, gdy Pan Jezus do was przyjdzie, to proście Go, aby On dał wam siłę do walki z pokusami. I podejmijcie, zróbcie to mocne postanowienie, że chcecie od teraz jak najczęściej jednoczyć się z Panem Jezusem. Jak najczęściej przyjmować Go w Komunii Świętej. Tak, żeby być jak najbliżej Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Tak, żeby naprawdę szukać tego zjednoczenia z Panem Jezusem, bo nic ważniejszego tutaj na ziemi nie ma. I ten, kto tutaj na ziemi naprawdę szuka zjednoczenia z Panem Jezusem, kto tutaj na ziemi próbuje jak najczęściej przyjść do tabernakulum, przystąpić do komunii, ten, kto szuka obecności Pana Jezusa, tego Pan Jezus przecież nie odrzuci w godzinie śmierci. Ten, kto tutaj na ziemi szuka zjednoczenia z Panem Jezusem, ma tą piękną perspektywę i całą wieczność razem z Nim spędzić w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.